Hej, cześć, czołem z tej strony, zupełnie absolutnie. Witam w pierwszy dzień świąt. I dzisiaj postaram się w końcu zrobić nasze auto dla świętego Mikołaja. Trzecia część. Oczywiście między odcinkami poświęciłem mnóstwo czasu i uzbierałem prawie 2000 śrubek. Oprócz tego dodałem trochę obrazków świątecznych, plakatów w moim garażu. Możemy sobie zobaczyć. O, proszę bardzo, tutaj mamy takie autko podświetlone. Tutaj Zaporosta z prezentami. Tu też takie autko. I tu jeszcze jeden plakat. Proszę bardzo. Dodatkowo tu. Nie wiem, czy to jest Mini. Tutaj mamy Ferrari F40. Dodatkowo takie banerki Wesołych Świąt, Ferrari, też auta, tutaj jest taki pick-up z pieskiem, tego pieska tak słabo widać i tam jeszcze jedno auto u góry. Dobra, to teraz powinno nam się lepiej pracować w takich okolicznościach przyrody. Zaczynamy. Zaczynamy. Co my mieliśmy ostatnio zrobić? Ostatnio, czyli wczoraj. Muszę tylko przełączyć się na magazyn części numer 2. Zabrać nasze części. O, te oponki też już weźmiemy. No i trzeba upgrade'ować. Filtr powietrza. Przewody i tłumiki. Dobra. No tyle jest tych śrubek, że powinno nam na wszystko styknąć. Chyba tutaj niewiele już będzie do ulepszania. Dobra, kontynuujemy. Więc tak, musimy założyć przewody. Musimy założyć filtr powietrza. Tutaj obudowa filtra powietrza, którą muszę kupić. I tu są też klipsy. To będą chyba cztery. Dobra. Gotowe. I silniczek mamy wymaksowany. Możemy go sobie ściągnąć ze stojaka i założyć do naszego pojazdu. I teraz to już jakoś wygląda, prawda? Tak samo możemy założyć wydech. A, tłumiki. Tłumiki, tylko trzeba podnieść auto. Dobra, tłumiki założone. Pozostaje mi skrzynia biegów do zakupienia. Kupimy ją sobie też w tej sekcji ulepszonych. I sobie też ją ulepszymy. No, sporo to kosztowało. Tam przyrost nie jest wielki, ale no będzie to potencjał na przyszłość, jak będziemy chcieli zmienić, powiedzmy, charakterystykę biegów. Tutaj potrzebujemy dwie półosie, a to już nie tutaj. Tak i tak. Super. O, i jeszcze tu chyba brakowało nam
rozrusznika. I wydaje mi się, że to jest już wszystko na 100%. Zgadza się. Czyli ten etap mamy już za sobą. Trzeba uzupełnić płyny. Tutaj jest korek w tym miejscu, jakby poza silnikiem. Dodatkowo serwo. I płyn do spryskiwaczy. Okej. Słuchajcie, autko, można powiedzieć, pod względem technicznym jest zrobione. Pozostaje nam tylko teraz a nie zrobiłem ważnych rzeczy. Powinienem go najpierw umyć. Z tego piachu. O, i tu widzimy, jaki był oryginalnie. Oczywiście z tym kogutem zostanie jak najbardziej. Bo to dodaje mu uroku. Tu niewiele jest tak naprawdę elementów. Zobaczmy, czy w ogóle coś tutaj się da naprawić z karoserii. Nie da rady. Czyli wszystkie części są do kitu. No dobra. Pora go teraz ładnie zrobić. Tylko zbędę się tych części. O, przestrzeliłem. Zawsze to kilka śrubek do przodu, nie? I dobra. Wchodzimy zatem do naszego sklepiku. O, dodałem nowe auto, między innymi Batmobila. Możemy go sobie potem zobaczyć. To byłoby auto dla pewnie i chyba Fiata 500 dodałem też dla Mikołaja, ale to może w przyszłym roku. Ok, i teraz musimy go jakoś fajnie zrobić. Bagażnik. Bagażnik, czy robimy bagażnik ze spoilerem? Może tak, żeby było tak fikuśnie. No sprawdzimy to po prostu, jak to się sprawdza. Nie wiem, co za części tu są. To jest tak mało czytelne. A to za chwilę. Będziemy po kolei sobie te części testować i sprawdzać. Jak dla Mikołaja. Może być, no musi być odlotowy trochę, prawda? Ten pojazd, to nie może być taki standard. Tutaj jeszcze nic samochodowa. Pierwsza, tu weźmiemy normalną. Druga i trzecia szyba, drzwi, lustereczka weźmiemy takie standardowe, światełka też, bo są bardzo ładne.
Reflektory, może z taką czarną obwódką, były fajnie wyglądały. A te z fenderem? Dobra, sprawdzimy te. Pytanie, czy wziąć jakąś maskę taką na bogato? Sprawdzimy, tak? Jak to by wyglądało z czarnym? Błotniki z migaczami. Standardowe. Zderzaki. Mamy sobie taki zderzak. Szyby takie, ale przednia szyba będzie właśnie z tym. Pytanie, czy tylną szybę wziąć z rufem? Myślę, że tak. No bo na prezenty, żeby było miejsce, nie? I tylny lewy błotnik. I tylny zderzak. Nie wiem, co to jest to. Czekajcie. Tak z ciekawości weźmiemy, bo nie wiem, co to jest. Dobra. Mniej więcej wiem, gdzie jestem. Przednia szyba z tym megafonem, w którym czy się nie będą gryźć pewne przedmioty, bo pytanie, czy ten bagażnik będzie pasował z tym kogutem z przodu. No to wziąłem maskę na razie chromowaną. A światełka z taką obwódką czarną. A, to są te z fenderem, tak? A, tylko problem jest taki, że po ściągnięciu nie widać nic. Więc nie, dobra, już wiem. Już wiem, że to światło się nie nadaje. A... Nie, co ja tutaj zrobiłem? Tak. Prawy. Do tego modelu się nie na... Nie nadaje po prostu. Okej. Jeden. Drugi. Szybkę nie wyjąłem tej szybki wcześniej. Tak. No. Nie kupiłem błotnika, to zaraz to naprawimy ten błąd. I teraz tak, tutaj mamy z rofem. I jak to się ma? Nijak się ma, nie pasuje to w ogóle. Czyli musimy zostać bez tylną szybę zwykłą wziąć. Po prostu nie pasuje do tego modelu. Tak. Co to są za kółeczka? Aha, dobra, to są te. Tych wyścigów to nie. Okej. Okay. No, dajesz. Tak, światełko jedno. Światełko drugie. Nie wiem, czy chyba ten spoiler jednak wywalę. On jest zbyt krzykliwy jednak, nawet jak na Świętego Mikołaja. Mamy tutaj bagażniki. Najstarszy to jest chyba.
Dobra. Tak to wygląda. Teraz jeszcze trzeba tablicę kupić. Z jakiejś zimowej. Może z Alaski by pasowało, nie? Albo polską weźmiemy. I weźmiemy sobie nazwę. Czekajcie. Czy mogę pisać? Santa albo Mikołaj nazwiemy. Tylko to nie ma polskich liter. Aj. Mi. O, było A. Mikołaj. Dobra. Tu wystarczy jedna, bo tylko z przodu. Z tyłu. Super. Dobra. Bo tutaj z przodu nie ma. Zobaczmy, czy mamy wszystko. Coś z nadwoziem jest nie tak. Czegoś tu brakuje jeszcze. Lustereczka. Teraz jeszcze coś z nadwoziem. Odsunę się, podejdę. Nie wiem. Zobaczymy listę. Część samochodowa 3C. Tak jakby szyba, ale czekajcie. Przejdziemy sobie tutaj. No dobra, ramka. Tylko. Okej, wycieraczki, dobra. Tylko jak się mam do nich dobrać? Inaczej. Weźmiemy go sobie na zewnątrz. I otworzymy drzwi. Może teraz będzie łatwiej. No kurczak. Nie można dostać się do. Szybę ściągnę. Nie wiem, jak założyć te wycieraczki. Jakby są. O, przez chwilę było. Okej, bo ja muszę najpierw je ściągnąć. Nie, czy już są założone? Dobra, chyba jest. Chyba się udało. Dobra, mamy to. Dobra, sprawdzimy go sobie teraz. Pam, param, param, pam, pam.
Jeszcze ścieżkę diagnostyczną zrobimy. Dobra, pach, pach. I teraz światełka. Dobra, ustawione. Możemy przejść zatem. Do lakierni. I tak, i teraz mamy takie możliwości. Malowania z numerkiem i bez numerku. Dobra. A jeszcze była ta policja, tak? No, ale policji na razie nie robimy. Interesuje nas kolor czerwony. Akryl bazowy, perłowy, matowy, chrom i metalizowany. Metalizowany wygląda super. Chyba tak, chyba zostaniemy. Myślałem o chromie, ale tutaj metalizowany jest zdecydowanie chyba lepszy. Chrom też jest fajny, ale No może chrom faktycznie. Taki spokojniejszy, nie? Kolor. Dobra, bierzemy ten chrom. Niech będzie. Okej, to jest samochód dla świętego Mikołaja. Wygląda super. Możemy go sobie zobaczyć na zewnątrz. No nie ma śniegu niestety tutaj. Więc tak. Jeszcze raz powtórzymy sobie. Mamy piękne chromowe zderzaki. Reflektory chromowe jeszcze z taką czarnym obwódką. Karbonową maskę, której nic nie ma. Megafon do nawoływania, że jedzie święty Mikołaj, i oczywiście koguta. Zaraz sobie wejdziemy do środka. Oczywiście z tyłu silniczek i takie fajne małe lampki. I jak sobie siedziemy do środka, tutaj się wszystko pomalowało, bo to jest sama blacha, też na czerwono. No i fajnie to wygląda. Uważam, że Mikołaj będzie zadowolony. Możemy zatem przystąpić do testów. Czyli zrobimy sobie. Nie, to nie tak miało być. Mieliśmy przejść na hamownię. No i tak. Samochodzik. Domyślnie miał tylko 65 koni. I teraz powinien mieć dwa razy tyle. No prawie, 113 koni, klasa D. I spróbujemy zagrać w zawodach. Zobaczymy, czy to auto faktycznie jest takie dobre. Okej. Okay.
Uwaga, uwaga. Na zoomowisku też kupiłem dwa auta, jak widzicie tutaj, Nissana i Mayena MT8. Też bardzo fajnie wygląda. No dobra, weźmiemy sobie oczywiście wyścigi, weźmiemy jedną milę. Kategoria D, czyli taka przedostatnia, czy tam druga z najgorszych. O. Akceptujemy. No i są tutaj różni gracze. Weźmiemy sobie tutaj, postawimy trochę kasy na Lotusa, a tutaj postawię na Smyta, bardzo ładny samochodzik. A tutaj myślę, że Chieftaina. Następne auto. No na chyba jednak Zephyr będzie lepszy. Tutaj ciężki wybór, ale niech będzie Darnay. Tu jesteśmy my. Będę się ścigał z Plymouthem Roadrunnerem, który jest dużo lepszy w notowaniach. Możliwe, że przegramy. No trudno. Tutaj postawię na Prosiaka, a tu postawię na Emdena Lotsa. No dobra, startujemy. Tu wygraliśmy, przegraliśmy, wygraliśmy, przegraliśmy, wygraliśmy. I teraz my. Uwaga, uwaga. Teraz my. Jak to było? No jest zdecydowanie szybszy. Nie damy mu rady. Tak to wyglądało. To jest nasza porażka. No trudno. Przynajmniej mam 200 w plusie. Bo tutaj mam. No dobra, to tutaj postawimy na Lotusa. Okej. Tutaj na Chieftaina. Tutaj na Plymoufa. I tutaj na. No i będzie ten Nissan. Dobra. Wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy i przegraliśmy. Ok. No i tak jesteśmy do przodu. I ostatnie zakłady. A niech będzie Chieftain 500 i Plymouth. Ten, z którym przegraliśmy. O! Czyli auto, z którym się ścigaliśmy, przeszło do finału. Możemy obstawić. No dobra, obstawimy tego Plymoufa. Najwyżej przegramy. A, i wygrał.
Czyli auto, które nas pokonało, wygrało całe mistrzostwa. Okay. Wiem, że można by się bawić teraz z skrzynią biegów, ale już nie dzisiaj. Musiał to naprawdę rozkminić. Tutaj na pewno można by się troszeczkę pobawić. No dobra, to ja wam życzę jeszcze raz wesołych świąt. I do następnego odcinka. Jeszcze nie wiem kiedy. Pewnie już po świętach. Cześć.